Paweł Trypson, Trybała na gali Fan 33. Paweł, jesteś dzisiaj gościem, a już niedługo zobaczymy Cię jako bohatera nadchodzącego wydarzenia. Siema, witam Ciebie, witam serdecznie wszystkich. No zgadza się, dzisiaj jestem w roli obserwatora. Zapowiedź była też mojej kolejnej walki, już oficjalnie. Pamiętam, ostatnim razem w sumie wspominałem Ci, ale jeszcze nie było to oficjalne. Dzisiaj mamy oficjalnie, więc no co mogę powiedzieć? 28 maja zapraszam już dzisiaj na to widowisko. Na pewno będą wielkie emocje, będzie rewanż, trzeba postawić kropkę nad i. Po raz kolejny nie widzę innej sytuacji niż tylko moje zwycięstwo. Będę chciał odprawić go przed czasem, pokazać, że to nie był przypadek, żeby już nie szukał jakichś wymówek, że paluszek czy łóżko, tylko że to będzie po raz kolejny moje zwycięstwo. Co mogę jeszcze powiedzieć? Będziemy się bić tym razem jeszcze w kategorii 93 kg, bo wtedy poszedłem rywalowi na rękę, biliśmy się w większej kategorii, bo tam twierdził, że nie zdąży zrobić tej wagi, biliśmy się w 100 kg, więc też byłem dużo lżejszy od swojego rywala. Teraz będziemy się bić w 93, także też będzie troszeczkę jakby, no dla mnie lepiej, tak, pod tym względem. No, wyciągnąłem wnioski z ostatniej walki na pewno, troszkę przyznam, że mnie spięło w tamtej walce, było troszkę, za gorąca głowa była i co, no teraz na pewno będzie lepiej, tak jak mówię, lekcje odrobione, wnioski wyciągnięte i do dzieła. Gala w maju, walka też w maju. Mówisz, że waga będzie ta sama wasza, bardzo podobna i dla ciebie to jest na twoją korzyść. Zapytam w takim razie, czy cały czas jest plan ten sam, co zdradzałeś ostatnio na poprzedniej gali, żeby iść po drugie ucho? No właśnie, wyprzedziłaś, chciałem powiedzieć, że plan jest nowy, urwać drugie ucho. Urwać drugie ucho. Ale jak już mówisz, że już wiedziałaś, także stara wersja, tak. No tak mówią tutaj wokół, krążą takie plotki. No taki jest właśnie plan, no nie będę oszukiwał, urwać mu drugie ucho. Każdy ma swoją piętę achillesową, Borowski ma słabe uszy, więc atakujemy uszy. Jak wyglądają teraz twoje treningi? Jesteś już faktycznie tak mocno w gazie, przyspieszasz czy jeszcze spokojnie jest czas? Wiesz co, ja mocno od początku stycznia jestem w gazie naprawdę, bo miałem mieć walkę 14 marca, w zasadzie miałem walczyć na tej gali, tylko ona miała być pierwotnie 14 marca, później przesunięto ją na właśnie dzisiaj, na 27 marca, miałem walczyć z kimś innym. Jednak no, nie mogłem przyjąć tej walki, dlatego że mój kolega Michał Oleksiejczuk walczy dzisiaj w Las Vegas, za którego serdecznie trzymamy kciuki. Zaraz po tej gali jedziemy ze znajomymi oglądać Michała, walczy dzisiaj w karcie przedstępnej, ale na pewno będzie wielki powrót. No i dlatego co, no, trener pojechał do Las Vegas, więc nie może być w dwóch miejscach jednocześnie. Ja też tak bez trenera nie chciałbym walczyć, trener również, także jest to normalne gdzieś tam zjawisko i co, no i dlatego czekamy na kolejną walkę, czyli 28 maja. To już potwierdzone oficjalnie, także już się, myślę, nic nie zmieni. Walczy twój przyjaciel, mówisz dzisiaj w Las Vegas, a czy na tej gali jest ktoś, za kogo mocno trzymasz kciuki? Na gali tutaj czy tutaj? Tak, wiesz co, kibicuję mocno Formeli, także mam nadzieję, że wygra, trzymam kciuki. No. Pojedynek kobiet też na pewno będzie bardzo ciekawy, także też na niego czekam, bo tam kobiety mają też dużo emocji, także na pewno będzie ciekawy. Któryś z pojedynków zwrócił na ciebie taką mocną uwagę, zapadł ci w pamięć na długo? Dzisiaj, tak. Wiesz co, no, tam jeden knockout był fajny, właśnie z Sianosem. Tutaj jeszcze, no takie, nie wiem, nie chciałbym się wypowiadać, ale mam wrażenie, że Kijańczuk tutaj nie klepał, tak mi się wydawało, że nie klepał tutaj w tej walce, a tam była walka poddana i tam widziałem trochę coś tam się oburzył. Nie wiem, czy tu nie było błędu jakiegoś, nie chcę się wypowiadać, ale takie gdzieś tam moje oko z daleka wyobserwowało. Nie wiem, tak widziałem, że był mocno oburzony, jak stał i chciał jeszcze walczyć, no nie tak, wiem. Tak, wybiegł z klatki. No, więc nie wiem, no ciężko mi to ocenić, ale no. Uważam, że tak mogło się stać, że decyzja gdzieś tam mogła sędziego być zbyt szybko podjęta. Tak, no i w emocjach wyjście z klatki, rozmowa też tutaj z ludźmi wokół, ale to są sporty walki, z tym to się wiąże i liczymy też, że podczas twojego majowego pojedynku również będą wielkie emocje i trzymamy za ciebie kciuki za twoje przygotowania. Bardzo mi miło, dziękuję. Będą na pewno, także zapraszam serdecznie. Będą grzmoty i wielkie emocje. Zapraszam, siema, pozdrawiam.